Możecie zrobić śmiało to doświadczenie u siebie w domku. Ja tutaj przygotowałam dla Was zleweczki, ale Wy możecie poprosić mamę w kuchni, żeby Wam dała, no jak pozwoli, to szklanki, a jak nie, to po prostu najlepiej jakieś słoiczki. I tak, takim domowym wskaźnikiem pH, jaki znajdziecie w domowej kuchni, może być tak, sok z jeżyn albo sok z wiśni. Ja mam tutaj domowy sok z jeżyn i tutaj poproszę jakąś chętną tutaj osobę, która by tutaj wlała nam, tak, to poproszę Ciebie. Dosłownie małą ilość, bo jak widzisz, on jest bardzo taki zawiesisty. No troszeczkę dalej, tak? Ani Ci powie, kiedy przestać. Starczy, dziękuję Ci bardzo. I następną chętną osobę tutaj poproszę o rozrzedzenie nam tego zawiesistego soku, tak? To proszę, zapraszam Ciebie. No to wlej tutaj taką mniej więcej, taką całą objętość, jak jest tutaj. No jeszcze, jeszcze. I słuchajcie. Możemy sobie pomóc tutaj, mieszając taki roztwór. Mieszadełka. Wrzucamy takie mieszadełko. Stawiamy na mieszankę magnetyczną. Tu mam już przygotowany roztwór przez panią Olę. Zobaczcie. Miesza się nam sam. A wy w domu możecie po prostu mieszać za pomocą łyżeczki, tak? A tu mieszadełko do środka. Miesza nam się roztwór. Zaraz nam się tutaj rozmiesza. Trochę zwiększymy obroty. Słuchajcie, jaką mamy barwę roztworu? No, można tak powiedzieć, że różowy. Tutaj mamy bardziej czerwony. I teraz tak. Ja tutaj w laboratorium mam przygotowane dwa roztwory. Jeszcze tutaj podlejemy, żeby była wyraźna barwa. I słuchajcie, teraz przygotowałam dwa roztwory. Jeden jest kwasem, drugi jest kwasem. Wy musicie uważać w domu, najlepiej pod okiem osób dorosłych, czyli mamy i taty. Możecie od mamy poprosić o ocet. To będzie wasz kwas. A zasadą będzie kret. To jest taka substancja do udrażniania rur. Możecie sporządzić sobie taki roztwór, ale naprawdę pod czujnym okiem osób dorosłych, zakładając rękawiczki i pamiętając, że jest to bardzo żrąca substancja. To jest kret, tak? A go rozpuszczamy, tak, w jakiej wodzie? W zwykłej wodzie, zimne. Nie. Zimnej najlepiej, ponieważ substancja, jaką jest kret, ona i tak wydziela ciepło podczas rozpuszczania, więc ten roztwór samoczynnie będzie gorący. Ale w jakich proporcjach to trzeba tam rozpuszczać? Najlepiej jedną łyżeczkę na szklankę wody. My mamy ocet, tak? Ja akurat wlewam kwas, a wy wlejecie w domku ocet. Wlewam, jak myślicie, co się stanie? Co się stało? I pani tylko kropelkę wlała. Coś rozjaśniła, tak? Nasza czerwona barwa zrobiła się prawie pomarańczowa, czyli mamy środowisko kwaśne. I tutaj dolejemy zasadę, czyli wy dodacie tutaj w domu swój roztwór kretu, tylko pamiętajcie, że naprawdę pod bacznym okiem rodziców i zobaczcie, co się dzieje. Zrobiła się barwa niebieska granatowa, tak? Czyli mamy naturalne wskaźniki pH, jakim jest sok z wiśni, sok z jeżyn. Możecie też poszperać w szkatułce z przyprawami u mamy. Może znajdziecie jakieś curry stosowane do kurczaka bądź do ryżu. Też jest świetnym wskaźnikiem pH. No, co Wam się podobało na tych zajęciach? Widziałyście coś ciekawego? Sztuczna krew. Sztuczna krew? A dlaczego była akurat też taka fajna? No bo był taki nóż i tak się w takiej substancji mieszało i się przejeżdżało po rękach. A chciałbyście częściej brać udział w tego typu zajęciach? Tak.